wczorajszym. W całym dniu serio jestem zmęczona, ale to nic, to przejdzie. Dzisiaj tak jakby słońce się gdzieś miejscami wybija i jest 7,5 stopnia, więc no fajnie. Nadal boli mnie gardło, jakby się ani nie pogorszyło, ani nie polepszyło. Trochę mam kata większy dzisiaj, ale myślę, że i tak pójdę na rower, bo jakby to, że czuję się super po tym, że idę na rower, jest dla mnie ważniejsze niż troszkę kataru, obym się nie doprawiła. No, ale kurczę, tak patrzę za tym słońce, przed chwilą się wybijało, a teraz znikło. Fajnie by było, jakby słońce świeciło, nie? Jak jest ciepło, to też się inaczej... Zaraz zupełnie inaczej się jedzie. Ciekawe, czy to śmieci byli. Dzisiaj śmieci. Muszę zobaczyć, czy zabrali, czy nie zabrali. No więc, plan na dziś, słuchajcie. Pójść na rower, zmontować vloga z wczoraj. Potem ogarnąć się i potem iść do ogródka przekopywać, no bo czas najwyższy już zacząć przekopywać tam, bo znaczy się czas to już był czas na to już był dawno, ale wiecie, to padało, a ja byłam ciągle w pracy, więc jakby dzisiaj pójdę, jutro mam dniówkę. Więc jutro też jakby cały dzień odpada, ale w sobotę za to mam wolne i w sobotę też pójdę przekopywać, więc stwierdziłam, że tak to sobie teraz będę w ogrodzie robić po no, w te dni i powinnam jakby dzisiaj i w sobotę i może jeszcze w przyszłym tygodniu i myślę, że to się da. I wtedy posieję już, nie? Bo to już jest dzisiaj, który? 13 kwietnia, więc czas najwyższy byłoby wysiać wszystko co do gruntu, nie? I przykryć włókniną. Ja mam tam taką brązową włókninę, więc to będę przykrywać. I mam nadzieję, że to urośnie. No, dobra. Idę do domu standardowo zrobić ogień. Zjeść i na rower. Kurczę, w ogóle paznokcie muszę sobie zrobić w niedzielę, mam dniówkę, to może w niedzielę wieczorem sobie zrobię, bo już mam taki odrost spory, a dzisiaj mi się nie chce, bo wiem, żebym nie zdążyła i by to dziwnie wyglądało, więc chyba w niedzielę, ale może w sobotę nie, bo w sobotę będę przekupywać, chyba że mi się coś odłamie, no to wtedy, ale kurde, tam takie chmury idą, ciemne. A tu trochę słońce się przebija, ciekawe. Może się poprawi. Idę. Co, Pimpuś? No co? Ci też się chce spać, tak jak mi? Idziemy dziobaki otworzyć. Siemandero. Dziobaczki. No i podwórko w przyszłym tygodniu musimy posprzątać. Także teraz już chyba będzie taka pogoda, żeby robić na dworze. A, śmieci miałam iść zobaczyć. Co ty się wygłupiasz? Nie gieś Susiego. Nie gieś go. Patrzcie, patrzcie. On cały czas go haczy. Cały czas go jakby zaczepia. Co za... No, ładnie jest. Dzisiaj jest nawet ładniej niż wczoraj, tak jakoś. Wczoraj trochę jeszcze wiatru było. Słyszycie te śpiewy? Ci wzięli czy nie wzięli? Nie, nie wzięli.
tam mamy jeszcze w jednym śmietniku, bo Jasiu wczoraj go nie wyciągnął, bo jest za ciężki, bo to jest metalowy. Muszę to przynieść, żeby to wszystko zabrali już. Dobra, babkę trzeba wypić. Kurczę, ostatnio przez 2 dni zapomniałam o tym. Jakoś tak wyszło mi. A fajne efekty to daje, więc jakby piję. Chciałam Jasiowi przemycić, ale słuchajcie, tak jakby samego ze szklanki on nie chce. Chyba do koktajlu będę mu dodawać. Będę mu robić częściej koktajle. I do koktajli dodawać, żeby tego nie czuł. Mi to nie robi ogólnie. Dla mnie to jest naprawdę spoko do picia. Nie mam z tym problemu jakiegoś. Ale no... Z dziećmi może być różnie. Ja dzisiaj sobie robię na śniadanie, słuchajcie, owsiankę. Owsiankę z jabłkiem. I kilka suszonych śliwek. Tak, wiem... Ale ja przez święta w ogóle nie byłam na... Znaczy się... No nie byłam na keto, bo jadłam słodkie ciasta, tak? Ale słuchajcie... teraz jakby... Będę wracać do tego. Tylko właśnie mam tam te płatki i tak dalej. I chciałabym zjeść te rzeczy, które nie są keto. A wiem, że chłopaki tego nie zjedzą. No bo płatków owsianych oni nie lubią. Więc jakby ja przez kilka dni będę jeszcze normalnie na tej... Jakby, no nie będę na keto, ja raczej chyba też jakoś tak bardzo destrykcyjnie do końca nie byłam na tym keto, ale bliżej niż dalej i dobrze się czuję na tym, więc jakby do tego pójdę, a dzisiaj sobie robię właśnie owsiankę, może też takie odskocznia trochę od tego, dobrze mi zrobi, no i żeby wykorzystać te produkty, żeby nie wywalać jedzenia po prostu zwyczajnie. Pieczywa nadal nie jem, nie będę jadła ziemniaków, makaronów i tak dalej. Tylko po prostu chcę już to, co mam, słuchajcie, no to zjem, nie? Poszłam, ale powiem wam, że jest ciepło, ale chyba będzie padać po południu, albo nie wiem. Chociaż duszno nie jest. 2 czy 3 dni temu też nie było, ale była burza, więc nie wiem. Takie niebo jest pozaciągane, ja już bym chciała słońce. No. Jadę dalej. Robię sobie zawsze na takiej górce odpoczynek i wtedy śmigam. Ja mam takie 3 przerwy takie mam w drodze, żeby wiecie, nogi wyprostować. A dzisiaj tak bolą mnie mięśnie. Czuję każdy mięsień w nodze, nie? Od wczorajszego jeżdżenia. I tak jakby jak mam dzień, potem dzień przerwy i potem następnego dnia idę, to wtedy nie czuję, nie? A jak mam dzień po dniu, to czuję strasznie te mięśnie, że no wczorajszego dnia dostały wycisk i dzisiaj już bolą jak jadę. Ale to nic, widzę w ogóle w nogach, nie? Że jakby no nie zmniejszają, bo to tak od razu się nie zmniejszy, ale trochę gdzieś tam widzę różnicę. Wiadomo, że to potrzeba dużego czasu i mam nadzieję, że uda mi się na zimę kupić jakiś rower stacjonarny taki, żebym go mogła postawić. Że to wszystko się jakoś tam da. Fajnie by było, bo chciałabym tą aktywność nadal uprawiać. Chociaż wolę iść w teren, nie? I naprawdę to mi daje taką jakąś satysfakcję, że wiecie, po tych górkach, pagórkach, a w domu to wiadomo, zaraz by ktoś przyszedł. Albo... Chociaż myślę, że gdybym robiła to rano, to włączyłabym sobie jakiegoś YouTube albo jakiś Netflix i bym kręciła tymi nogami, nie? A to tylko w sumie o to chodzi. Ale pójście w teren to też jest trochę inaczej. Zawsze to jest inaczej, są inne poziomy tutaj. Czasami jadę sobie z górki, czasami muszę cisnąć mocno pod górę. Dobra. Lecę dalej. Żebym zdążyła po Franciszka. Muszę cisnąć dzisiaj. No i dobra, kochani, ja już zdążyłam wziąć szybko prysznic. Miałam 15 minut na to, żeby wziąć prysznic i udało mi się. I jestem z siebie dumna i już odebrałam Franka.
Za chwilę tutaj posprzątam w pokoju, bo chcę to zrobić w ciągu dnia, bo boję się, że wieczorem będę zmęczona. I wtedy idziemy, albo sobie to przerzucę może na wieczór, kurczę, ale wieczorem chłopaki będą mi tu latać i broić, to chyba zrobię to teraz, tak żebym miała spokój. Wiecie, teraz Franek sobie poszedł do kotka, do mojej mamy, tam siedzi, sobie włączył coś, jakieś bajki. Dzisiaj się wypsikałam zapachem leku Vent, Nubika, nie wiem, coś takiego. I to jest taki zapach, kurczę, nie wiem, bardzo słodki, jakiś taki kwiatowy. Ale znając życie, to jak ja później patrzę na te, wiecie, a patchouli i wanilia, okej, to już mamy. No, ładnie pachnie. Ale jakby bardzo ładnie pachnie, ale nie powalił mnie, tak jak na przykład ten z HMS-a. Ten z HMS-a w ogóle wczoraj czy przedwczoraj sobie patrzyłam, jakie on ma nuty zapachowe. I on ma nuty drzewne i jakby tam jest napisane, że dla osób, które lubią kontakt z naturą, i to by się zgadzało, więc jakby może dlatego mi się podoba, bo jest taki bardzo zbliżony, wiecie, do, nie wiem, do natury to ogólnie, ale no mega jest i będę na niego na pewno zbierać hajsik. Muszę się kremem posmarować, bo odebrałam Franka, leciałam, nawet włosów sobie nie uczesałam, teraz się uczesałam. Posmaruję się kremem. Moją... W sumie zamówiłam sobie, słuchajcie, na Douglasie dwa dni temu kilka kosmetyków i będzie kilka nowości do cery tłustej. Bo wiecie, na Douglasie tam mamy taką opcję, że wybieramy sobie rodzaj cery i jakby tam te wszystkie produkty, które do danej cery są, to nam wyskakują, nie? I ja sobie wybrałam peelingi jakieś, jakieś serum i co jeszcze, nie pamiętam w sumie. No, ale kilka rzeczy, bo dostałam hajs na urodziny i stwierdziłam, że kupię sobie kosmetyki z takich, można powiedzieć, troszkę droższych niż drogeryjne. Więc tak, czekam na tą paczuszkę, bo jestem sama ciekawa tych peelingów i tego wszystkiego. No, a zaraz Wam pokażę paczkę, która przed chwilą do mnie przyszła. I to jest... Miało przyjść na urodziny, ale jakby nie udało się dogadać kwestii. Bo... No zaraz Wam zresztą pokażę. I fajnie. Bo ja jako naczelna sroczka powiatu... tak mogę się nazwać śmiało. Uwielbiam... biżuterię. I przyszła do mnie biżuteria. I problem polegał na tym, że ja miałam sobie po prostu coś wybrać, wiecie? Za kwotę tam było 50 euro. Tak. Bo to jest firma niemiecka. I za 50 euro. No a ja oczywiście, co? Mi się podobały te rzeczy. Co się dzieje? Co się dzieje? Wypaliłaś. Ja nie wywaliłam go. Wywaliłaś. No nie, przecież był, dawałam mu jeść. Co ty teraz wywaliłaś. Na mnie? Wywaliłaś. Nie wywaliłam go, babcia mu może był. On był tam cały czas. A może... Teraz go nie ma. No to babcia go wywaliła, a nie ja. Ja, na... nie. Ja go nie... Nie, bo ja mu dawałam jeść i on ze mną wszedł. Jak z tobą? A nie, ty go rano wpuściłeś, sorry. No i ja wtedy przyjechałam i mu dałam jeść. To babcia go wywaliła. I ja pojechałam na rower. Wiesz? A może on jest tam gdzieś? A nie ma go w korytarzu? Nie. On w korytarzu. Na dworzu. On w korytarzu leżał. On wyszedł z tobą. A matko, katastrofa. Widzicie, jak dziecko na mnie krzyczy. Katastrofa. No i Jasiek ma dzisiaj trening do
do 17, więc jakby jeden krzyczek mniej. A Jasiu ostatnio też zaczyna swoje nerwy pokazywać, powiem wam, i jakieś foszki, że musi coś zrobić. Jezu, to co mi tutaj mam. Ale ten krem jest treściwy. Bardzo. No. I jeszcze dużo go w ogóle tu jest, ale jest taki bardzo, że nie chce się wchłaniać. Ja będę się świecić. Dobra. Nie wiem, czy on nie jest do cery jakiejś suchej, że taki jest mocno. Ale to nie jest moja skóra, też potrzebuje nawilżenia. I tak, otwieramy sobie tą pakę. Ja was jakoś tu postaram się obniżyć, żebyście widzieli. I co? I właśnie i przyszła biżuteria do mnie. Miałam sobie wybrać jedną rzecz, no i ja sobie wybrałam taką rzecz, która nie była dostępna. I wtedy musiałam wybrać inną i jakby przez to się przedłużyło, bo to miał być prezent na moje urodziny od tej firmy właśnie. Więc już wam pokazuję. Sama jestem ciekawa, wiecie. Naczelna sroczka powiatu. I to jest paczuszka z firmy heyhappiness.com. O, zobaczcie sobie. Ja będę miała dla was kod zniżkowy, tylko muszę zajrzeć w maila. W maila, bo tam jest kod. Więc ja go wam gdzieś tutaj wkleję. I ogólnie wiecie, ja kocham biżuterię, nie? Ja to naprawdę jestem sroczka taka, że szok. Że jak ktoś mi proponuje biżuterię, to w ogóle bez żadnego zająknięcia. A... No, śliczne to jest. Słuchajcie, patrzcie na to. I to jest łańcuszek. To jest pozłacane, czy to jest złoto? Mogę szelka? Możesz. Tutaj jest na tym, że to jest złoto i próba 925, ale coś mi się... Żeby to kosztowało tylko 50 euro, słuchajcie, to jest niemożliwe, nie? Czyli to jest pewnie pozłacane. Ja wam wrzucę link pod spodem, to sobie zobaczycie. A ty nie miałeś żelków tam u babci już? Nie, to są Jasia. Aha. A ty nie możesz z Jasia wziąć? Nie, bo tam są niczego. To jest chyba pokryte złotem, bo tu pisze, że... Dobra. Czyli to nie jest złoto, tylko pokryte. To otwieraj mi to! Krzyczku. Tu będziesz krzyczał. Dobra. I słuchajcie, i to są takie... Nie wiem, czy to będzie widać, ale to są takie kwiatuszki, gwiazdeczki. Co to są? Kwiatuszki. Nie mogłaś tego wziąć od Jasia? Kwiatuszki takie, o, bardzo ładne. Nie wziąłeś i mamy tych 5 kwiatuszków. No i mamy tutaj 5 takich kwiatuszków. Ja zobaczę, czy to będzie dosyć długie, bo ja się tak obawiam, że to nie będzie dosyć długie, słuchajcie. No. I w ogóle fajne kolczyki oni tam mają na tej stronce. Takie, wiecie, kolczyki delikatne właśnie tutaj na tą dziurkę. Może sobie też coś od nich zamówię. Bo, no, mega kolczyki mają. Tylko, że kolczyki tam już chyba były ze złota tylko. Albo tak, chyba tak. No i jakby pojedyncze, tutaj na te dziurki, nie? Pojedynczy kolczyk. Więc jakby, no dosyć drogo to wychodziło, ale mega mają tam kolczyki. I później sobie może zamówię, sama skorzystam sobie z tego mojego kodu zniżkowego. Dobra, tą moją lanulę muszę zdjąć, przeprosić ją. I spróbować założyć sobie to, tylko tak, żeby teraz mi tu tutaj dobrze było zapięte, nie? Kurczę, te zapięcia tutaj są takie ciężkie. Ja mam te pazury takie wielkie, że no... Muszę sobie je teraz całkiem skrócić chyba. Dobra, postaram się to zapiąć. No mega, to wygląda bardzo ładnie. Zobaczymy, czy to nie będzie się robić brzydkie podczas
kąpieli, więc na pewno będę to teraz nosić, męczyć, czy nie zczarnieje po prostu podczas kąpieli, czy wiecie, od potu, bo niektóre biżuterie na przykład robią się brzydkie od potu. Sama miałam kilka rodzajów jakichś tam łańcuszków, gdzie one po prostu po jakby gdy ciało się spociło, one zrobiły się tak brzydkie i w ogóle odbijały się, ale już nie pamiętam z czego to było, to już dawno było. No teraz ja tylko kupuję raczej albo ze stali nierdzewnej, albo mam kilka złotych łańcuszków też, ale ten jest przepiękny. Ja muszę go sobie trochę dłużej zawiązać, bo ja go mam nie na sam koniec. Jakby mi się udało go na sam koniec, to on by jeszcze lepiej wyglądał, bo wisiałby tak bardziej. No ale tak mi się nie udało. Na razie niech jest tak, dobra, nie chcę mi się bawić w to najwyżej. Później się pobawię wieczorem, no. Więc taką piękną biżu mam, nową. Tak, no, super hanckie to jest. I takie kolczyki oni też mieli do tego. I w ogóle dużo mieli tych malutkich kolczyków zarąbistych, więc może się sama kiedyś pokuszę. Także zapraszam, jak ktoś zainteresowany, to odeślę was, pod spodem zostawię linki i ten kod zniżkowy, jakby mój kod zniżkowy, dzięki któremu wy też macie zniżki. I nie wiem, on chyba jest cały czas aktywny, muszę się dopytać właśnie. No i co, kochani, i zaczęło padać. Masakracja. No, nie wiem, może przestanie, ale to jest tak pozaciągane, to niebo, że coś czuję, że nie. A ja sobie, znaczy się sobie, robię obiad dla mamy i dla Franka, a dla mnie będzie też tutaj to mięso. Zrobiłam kurczaka w takim sosie i sobie chyba zrobię z warzywami zaraz na parze, muszę nastawić, a tutaj makaron dla chłopaków i dla mamy. Jakby nie mam ochoty na makaron. A tutaj będę zaraz przygotowywać sobie na jutro obiad. Ja jutro wrócę wieczorem, ale no dla chłopaków. To jest schabowy i ja go zrobię. Nie mam śliwek, nie mam żadnych... Czekajcie, chyba że mam żurawiny, to go nafaszeruję żurawiną. I zrobię tak jakby schab ze na tej samej zasadzie jak schab ze śliwką. Już drugi raz dzisiaj w ciągu dnia robię ogień w piecu, powiem wam. No ale biorę łopatę i idę do ogrodu, żeby nie było, idę wypróbować tego fiskarsika. Kurde, znowuż to kropi, serio? Przed chwilą nie padało. Za chwilę pewnie Jasiek będzie dzwonił, żebym po niego przyjechać. Ajajaj, katastrofacja. A jeszcze dzisiaj najlepiej, żebym jechała do Biedronki, bo mama chce jakieś rzeczy tam. Co sushi? Ja w sumie też nie mam kilku rzeczy, już by mi się coś tam przydało. W sensie do sprzątania.
parę rzeczy potrzebuję. No ale nic, ostatnio przywiozłam sobie ten obornik i wiecie, że ja go nie przekopałam. Dzisiaj zaczynam, pierdziele, chociaż 2 godziny. Chociaż do tej 19. I wtedy co? I wtedy pojadę na zakup wieczorem. Tu wrócę, ogarnę ten pokój, posprzątam, bo tam w sumie potrzebuję no, chusteczki i tak dalej. Więc nie mam, już wszystko się pokończyło. I ten się biorę, no ale to kropi, no. Jak człowiek już wyjdzie w końcu do tego ogródka, to my musimy jeszcze tutaj zrobić. Ale ten mój majster to też tak słabo z czasem ma. Sprawdziłam, czy są robaki tego ptaszyńca. No i są niestety, no. Ja chciałam kupić sobie, a Franek ciągnie beczkę. W ogóle rozwaliłam tutaj ten płot. I całego go chyba rozdejmę. Achtung, achtung! To czemu to? Ale patrz, gdzie ty idziesz, a jak tam by było coś? Ty musisz patrzeć trochę, zerkać. No. Co chciałam mówić teraz? Aha, że ja wiem, że dzieciaki mi to strzepią tutaj, na pewno jutro tu przyczadzą. Już tu się kręciły i będą rybaków szukać. Tam za szklarnią weź to postaw, jo? I tam będziemy robić gnojówkę z pokrzyw, wiesz? A tam jest w środku? Tak. To trzeba wyjąć. Ja nie chcę to kupić. A czemu? A ja to do tego. Weź to tam koło kompostowników, ja to do kompostownika wyjmę. Ja? No. A tam będzie nasza Jasia. A czemu? A tam macie dalej, tam jest pełno ziemi. Ja tutaj będę siała i sadziła. To dla mnie za mało. Dobra. Wiesz? Tam będziemy mieć. No, tam możesz mieć wszystko, co chcesz. Jo, okej. Okay. Tam możesz mieć. No. 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 No dobrze. Okej. Bo ja mam dużo warzyw kupione, ja muszę dużo posiać, wiesz? I dlatego ja potrzebuję dużo miejsca. Rozumiesz? Patrz, mama. No, ale tam nie deptaj, bo tam akurat lilię ma ciocia Benia zasadzone, wiesz? Tutaj. Widzisz, one tu wychodzą, patrz. No i tu są właśnie kwiatki, więc ich nie można ruszać, niech one tu rosną sobie. A ty tu będziesz deptał, to one nie urosną. Musisz uważać. To moje kwiatki tu będą. Dobrze, okej, okay, możemy, no. W rogu koło lilii. Ale nie podeptaj tego. Jo. Okej. Okay. Już ja to widzę. Ty byś mi pomógł, jak ty chcesz. Weź tę beczkę tam do kompostownika i ja to później wyjmę. Bo ona jeszcze do stawu wpadnie. I wtedy będziemy tam. No, naokoło musisz iść tam. No, tyle ciebie jest. Dasz radę. Szybciej zaśniesz.
No i idź. No, więc co ja mówiłam? Aha, o tych kurach, że ja chciałam sobie... Że ja chciałam sobie kupić kury w tym roku, młode. No weź, nie fisiuj. Ale nie będę kupować, bo nie ma sensu się wkurzać, że te robaki będą, one zdychają, po prostu te robaki z nich wypijają krew. I dziwię się, że tak dużo i takich jest. Ja będę musiała zlikwidować to stado. Chyba całkiem na zimę. Tak myślę. Jeszcze przez lato je przetrzymam, bo mam zboże. Jak mi się skończy zboże, to zlikwiduję całe stado. Pozabijam, bo no nie ma sensu, nie? I po prostu potraktujemy te robaki głodem. Czyli wiecie, jak one nie będą miały żywicieli, to one zdechną zwyczajnie, nie? One nie będą miały na czym żerować teraz. Mają pełno, tam jest takich jajeczek, więc no... A to nawet jak ja to wypryskam i widzicie, ja to myłam w zeszłym roku i tak dalej, no to się nie da, nie? Ej, nie po tej siatce! Że ona będzie pokrzywiona! No, także się biorę dalej do roboty. Ten ciszek tu suszę go pilnuje. Nie ma. I szkoli. Dobra, kończę tą robotę na dzisiaj, słuchajcie. Bo i tak nie dam rady tego wszystkiego tam przekopać. Bo bym musiała do 20 tutaj siedzieć, już jest 19.30. Więc tak czy siak jestem dłużej. No, dokończę w sobotę. Wtedy sobie zaraz to podzielę i musimy w sobotę zrobić to ogrodzenie, jakby na nowo. I w przyszłym tygodniu będę sobie już siać powoli, sadzić dymkę i tak dalej, więc no, zabieram mojego fiska Jasika. Elegancko się pracuje. Muszę sobie kupić jeszcze jakieś narzędzia ogrodowe, żeby mi pomagały w tej mojej ciężkiej pracy. Ale patrzcie, zobaczcie tutaj, nie? Tutaj była ścieżka i jest widać taka gorsza ziemia, a tam, gdzie był gnój w zeszłym roku, widać, że jest ciemna ta ziemia, nie? Więc zupełnie widać, gdzie było, a gdzie nie było. No, a ja teraz wszędzie robię, bo jakby właśnie chcę, żeby nawet jak tam będę miała tą ścieżkę, sobie przyniosę tych Jezu, jak to się nazywa? Tych zrzynek tam z drogi i zrobię sobie te ścieżki, właśnie wysypię tymi zrzynkami, wyrównam fajnie i porobię sobie tutaj może nawet 3 grządki, bo tam Franek chce mieć kwiaty, to tam mu zrobię taką małą na kwiaty i tutaj 2 zrobię na warzywa. No. No, kochani, ja jadę na zakupki. Idę do biedy, bo jutro idę do pracy, a mama nie ma tam paru rzeczy, ja też nie mam, więc... Jezu, jest 20.35, no ale dobra, trudno. Ogarnę, szybko wrócę, posprzątam. Pewnie znowu pójdę koło 12 spać. Ale co wam chciałam powiedzieć w ogóle dzisiaj? Uaktywnił się tatuś roku, słuchajcie. No, porażka z typem, który uważa, że ja nie pozwalam dzieciom z nim rozmawiać, bo dzieci nie chcą z nim rozmawiać, a on twierdzi, że ja ich buntuję, nie? Także no, porażka życia. Ale wiem, jaki jest tego powód, bo za tydzień dokładnie chyba, nie wiem, którego mamy rozprawę o brak widzeń i o brak kontaktu. Więc jakby powód jest tutaj oczywisty, że po, nie wiem kiedy on ostatnio dzwonił do chłopaków, kiedy oni z nim rozmawiali, w październiku, w listopadzie, jakoś tak. Od tego czasu nie było żadnego kontaktu, chociaż on twierdzi, że on się kontaktował, tylko że Jasiu ma ciągle telefon zepsuty albo coś z telefonem. A podejrzewam, że Jasiu jak jest sam w domu, a mnie nie ma, to nie chce z nim gadać, nie? Ojejku. I tak to jest, słuchajcie. No i tak, zakupy. Taka jakaś szynka. Szpinak.
pomidory koktajlowe, gałązka, borówki, ale muszę je przebrać i opłukać, bo tam jest, są jakieś spleśniałe. I w ogóle każde pudełko, w które otwierałam, było, no, była tam jakaś spleśniała borówka. Chusteczki do ścierania. Ja nie wiem, czy mi się chce ten pokój sprzątać. Może posprzątam. Nie wiem, jest 22 prawie. Ja dopiero wróciłam, więc no, zobaczę, czy mi się chce. W sumie ja i tak pewnie będę siedzieć, więc może bym posprzątała, zmyła chociaż tam podłogę. Z drugiej strony też chłopaki jutro będą z mamą, więc jakby jest większe prawdopodobieństwo, że będą brudzić nadal, ale no, wypadałoby posprzątać, więc waham się, a jestem dzisiaj już tak zmęczona tym, wiecie, i rowerem, i kopaniem w ogrodzie, i wszystkim innym. Dwa ogórki, tutaj chlebek, boczek w słupkach, jeden wzięłam, bo jeden tam jeszcze mam. Te bułeczki mleczne dla chłopaków. Co tutaj? Dwa jogurty greckie i jogurty te skyry z jagodami. Tutaj trzy pomidory malinowe. I tutaj mamy te jogurciki z kulkami. Tutaj mamy naturalne, kwark. Dobra. Tych jogurtów kilka sobie wzięłam. Kolejne borówki. Tutaj mamy drugi jogurt. Dzisiaj wzięłam coś nowego. To jest antipasti z suszonych pomidorów. I jestem tego bardzo ciekawa. Ja nie wiem, czy ja to kiedyś jadłam. Może tak, ale już jakby nie pamiętam tego smaku. I wzięłam paprykarz szczeciński, tutaj kolejny i kolejne. Dobra, tutaj mam, słuchajcie, emulsję do higieny intymnej i ja, słuchajcie, kiedyś używałam, potem nie, i ja tak na zmianę, znaczy się, teraz ogólnie używam żelu do, wiecie, tego, którym się jakby do kąpieli tego, co, który mam, ale kupiłam to, bo właśnie moja widzka Aga napisała mi dzisiaj, że myje pędzle i gąbeczki żelem do higieny intymnej, tylko że ona mówiła, że z jaj, ale z jaj nie było w Biedronce, a już specjalnie do Rossmana nie chciało mi się jechać. Jak będę w Rossmanie, no to sobie kupię. Ale stwierdziłam, że wezmę, najwyżej wykorzystam go do higieny intymnej, a spróbuję po prostu, spróbuję, czy to faktycznie działa. I ja pamiętam, że ja kiedyś chyba też myłam w ten sposób pędzle jakiś czas, ale coś mi się wydaje, że to nie było do końca to, czego ja oczekiwałam. Zobaczę tą feminę, zobaczę później sobie z dzisiaj i powiem Wam, co o tym myślę. Kolejny skier. Tutaj płyn do kąpieli, płyn do mycia podłóg. Co tutaj mamy? Dla chłopaków na jutro wzięłam pizzę z kurczakiem i pizzę z szynką i serem. Tutaj tak, moje przypalenie od świąt. Słuchajcie, dotknęłam gorącej blachy i mam taką szramę bojową. Kolejny jogurcik. Boże, ile ich wzięłam? 5 czy więcej? Nie, więcej. 6. O Jezu. No. Tak. Tutaj wzięłam suszone śliwki właśnie do tego schabu, ale schab ja dzisiaj zrobiłam bez suszonych owoców. Ale no, Jasiek też lubi jeść. Zjadł ostatnio te nasze suszone i muszę po prostu uzupełnić to pudełko. Antipasti zielone, pomidorki drugie. Lubię te pomidorki, bardzo dobre są te duże, takie gałązkowe, mega dobre. Paprykarz drugi, szpinak, ale on się taki zgniotł brzydko.
I tutaj wzięłam banany. Dobra. A, i jeszcze masło. Więc tak. I słuchajcie, no i tam mam mleko. I za te zakupy wody nic nie kupowałam. W sumie woda nam się już powoli kończy, ale nie kupowałam jeszcze. Za te zakupy zapłaciłam tyle. Dużo, nie? Nic. Niby nic. Niby nic, jedna siata, a jednak sporo tego. No i dobra, kochani, ja sobie robię śniadanie, znaczy się śniadanie. Śniadanie nie, posiłek na jutro. A! Kurde. Ale ciepła woda. Aż się oparzyłam prawie. Posiłek na jutro. Bo śniadanie będę jeść w pracy, bo zawsze sobie jemy po śniadaniu. A ja sobie myję borówki, ale mam dzisiaj taką ciepłą wodę sobie zrobiłam. Chciałam wziąć kąpiel w sumie wieczorem, ale sobie myślę, dobra, wezmę sobie jutro, wiecie. Dzisiaj już po prostu nie chce mi się zwyczajnie, a jutro wtedy ta woda też szybciej się nagrzeje, jak ona nie będzie taka... wiecie, jak będzie dzisiaj mocniej nagrzana, no to jutro nie trzeba tak mocno jej nagrzewać, nie? No i tutaj myję sobie, czyszczę te borówki. Jedno pudełko wezmę sobie do pracy, a drugie schowam do lodówki. Może Jasiek będzie chciał, bo Jasiek też bardzo lubi. Franek, tak wiecie, czasem gdzieś tam jedną przemyci. Aj. Ale Jasiek lubi borówki. No a myję je, bo tutaj kilka takich było spleśniałych. Razem z pomidorami, ale to nie przeszkadza. Muszę zobaczyć, jakie są takie miękkie. To odrzucić. I wezmę sobie borówki z jogurtem naturalnym. I wracam, wracam z powrotem, wiecie, bo dzisiaj robiłam sobie te brokuły na obiad i zapomniałam, że chcę same brokuły z mięsem. No i wcześniej przemieszałam to mięso z makaronem i sobie myślę, dobra Ewa, przecież i tak nie jesteś na tym keto, zjedz normalnie ten makaron. I powiem wam, że zjadłam tego makaronu jakoś niedużo, bo jakby część sobie tam i tak odłożyłam na bok. Ale ja tak słucham, bo się zastanawiam, czy mi się woda nie gotuje, ale nie, to ta miska tak trzęsie się, ona krzywa jest. Tak nasłuchuję, co to mi tak stuka, stuka. Bo wtedy jak woda się gotuje, to w grzejnikach stuka, wiecie? No i dobra, i co ja mówiłam? Zobaczcie, ile borówek do odrzucenia. Patrzcie, cała garść do zwalenia. Mówiłam o tym, że no, zjadłam sobie tego makaronu z tym kurczakiem i do tego dodałam te brokuły. No i powiem wam, że tak mi było niedobrze. Zachciało mi się w ogóle spać. Sobie za chwilę włożę ten jogurt tutaj. Fajne są te pudełka z Pepco. To można zakręcić i super do jogurtu i do borówek elegancko. Wcześniej robiłam sobie ze śmietaną, ale jutro tak na spokojnie, nie chcę siedzieć na toalecie cały dzień, no bo jutro mamy dużo pracy, więc jakby w sobotę sobie już zrobię całkowicie tłuszcz, a jutro na spokojnie, tak wiecie. I robię sobie sałatkę, właśnie wezmę pomidorki, ogórka, sałatę i tutaj już wyjęłam sobie ser niebieski.
to resztę borówek popłukać właśnie. Dobra. No i tak mi było dzisiaj niedobrze po tym. Sałatę sobie robię w takim pudełku. I tutaj sporo się zmieści. Ja sobie, słuchajcie, robię sałatę. Jak mam czasami z drugiego dnia, no to nie. Jezu, gdzie są te moje pudełki? Dobra, i jak mam z drugiego dnia, no to wrzucam sobie tak, normalnie na przykład jak zostanie po obiedzie czy coś, ale z reguły nie zostaje, bo Jasiek ostatnio bardzo lubi. I wtedy sobie, słuchajcie, tutaj w tym robię sos. To są takie małe pojemniki od miodów, od próbek miodów, które kiedyś dostałam na święta. I tutaj do tych słoiczków sobie robię właśnie sos. Czy jak miałam olej MCT, to sobie brałam do pracy, właśnie muszę zamówić olej. No i zrobię sobie sos. Ten sos włożę sobie tutaj, wstawię go sobie tutaj i normalnie sobie potem poleję, bo ta sałata, jak ją poleję teraz sosem, ona będzie taka niedobra, wiecie, taka splaczała, taka brzydka. No a jak poleję sobie, chociaż ona i tak trochę przemoknie, no bo od tych warzyw, ale w ogóle sałata mi nadgniła, muszę spiąć tych kilka liści. Że ja mam kupione przed świętami na tych zakupach. No, no to tydzień już jest. Miała prawo. Dzisiaj nie kupiłam, w sumie mogłam kupić, ale sobie myślę, dobra, zjemy to, co mamy. Dobra, to dzióbaki zjedzą, także to się nie zmarnuje. Dzióbaki lubią zielone. No, dzisiaj jestem taka niepocieszona, kurde, bo myślałam, że sobie kury kupię, wiecie. A tu lipa, bo wychodzi na to, że bale nadal są. Wiecie, gdybym sobie dokupiła jeszcze tych kur i gdyby one się tak fajnie niosły, no to można by było coś za te pieniądze kupić, nie? Ale jak ja mam wydawać, powiem wam, ja wiem, że wy mi tam pisaliście, że posypać ziemią okrzemkową i tak dalej, tylko że ja w zeszłym roku już tyle pieniędzy wydałam na te ziemie okrzemkowe, bo to worek kosztuje 80 zł. Wiecie, kilka razy miałam go kupione. No i wkurza mnie to, nie? Teraz jeszcze jakbym miała kupić kury, to nawet nie wiem, po ile kury są w tym roku. Dobra, to najpierw zrobimy te borówki. Nawet nie wiem, po ile kury są teraz. Nawet się nie dowiadywałam. Mam numer telefonu do takiego pana, który sprzedaje, od którego kupiłam w zeszłym roku. On mi dał bezpośrednio do siebie numer, tylko właśnie mówił, że jakby przywozi, ale gdy się zamówi większe ilości, nie? Czyli na przykład już tam od 50 mówił, żeby mi przywiózł. A ja wtedy brałam 50 sztuk, no. Więc jakby wzięłam sobie ten numer do niego i sobie myślę, dobra, to mi to przywiezie na podwórko, fajnie. I ten, ale no nie będę kupować, bo szkoda pieniędzy. Jak one mają mi zdechnąć, słuchajcie, przez te robactwa, a żeby to tego się pozbyć. Bo z drugiej strony też tak sobie myślę, no ja się pozbędę kur, nie będę miała jajek, będę wydawać pieniądze na jajka. To też na to samo wyjdzie, nie? A swoje jajka to są swoje jajka, tym bardziej, że ja teraz na tym keto chcę być. No to tych jajek sporo jem i lubię te jajka. No a tak co, będę kurde co drugi dzień jajka kupować, też bez sensu, nie wiem co mam zrobić, serio, muszę to przemyśleć jak generalnie, czy kupić sobie kilka tych kur, czy zostać przy tych, ale te się za mało niosą, ja mam za mało jajek, ja na tym jakby nie mam z tego żadnych pieniędzy, bo wiecie, pasza jest też droga. Jak ja bym im kupiła paszę, no to one by się pewnie niosły lepiej, ale pasza jest giga droga, ona jest po 70 zł prawie, 60 coś tam, 68 chyba, czy coś takiego. Więc no, kurde,
żeby te 60 zł zarobić na tych jajkach, to ja muszę sprzedać 60 jajek, nie? Teraz, żeby policzcie, żeby no, uciekła mi myśl, jak zwykle. Teraz jeszcze też trzeba im dać jeść, nie? Trzeba się nimi zająć. Zboże im dać, dać im wodę i tak dalej. To tam nie jest jakiś duży koszt, ta woda. Ale zboże na przykład, no, to jednak są koszty, nie? I tak sobie myślę, kurczę. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co mam zrobić z tymi kurami, serio. Kurzają mnie te bale. I tak sobie myślę, może na wiosnę to wszystko posypać. Jeszcze dać szansę sobie. Kurde, tu nie ma miejsca. A dobra, zostawię te borówki na wierzchu. To ja się je szybciej zauważę, bo nie ma miejsca w lodówce, a nie chcę, żeby one mi się przewróciły i wysypały. No i dobra. Zielone. Więc położę sobie sałatę. I kurczę, no z tymi kurami, tak dzisiaj się przeraziłam. Myślałam, że nie będzie tego dziadostwa, a to lipa. Jest tego pełno, pełno masa. Nie wiem, spróbuję wapnem, bo tam mam worek wapna, spróbuję wapnem. Jak wywalę ten gnój, to wezmę to wapnem. Kupię ten worek jeszcze tego... tej ziemi okrzankowej spróbuję, zawalczę, ale po prostu już mam tak tego dosyć, że nie macie pojęcia, nie? Ja bym musiała zrobić coś takiego, jak tam widziałam na tym ranczo u Laszki, że te jej kury nie wychodzą, że one siedzą w tym kurniku, nie? I one cały czas siedzą w tym kurniku i one nie mają dostępu do ziemi i one jakby tam, ona im wstawiła w jakieś pudełko tą ziemię okrzemkową widziałam i co? I one w tym się tarzały, nie? Więc jakby nie miały wyjścia, no bo nie miały piasku, no to wchodziły w to, a moje idą w piach. I one nawet w zeszłym roku, jak ja im posypałam do piasku, to one nie szły tam, gdzie była ta ziemia okrzemkowa, bo nie wiem, te bale chyba je jakoś bardziej intensywnie wtedy gryzą czy coś. I te kury poszły w miejsce, gdzie nie ma tej ziemi. Rozumiecie? Nie wiem, czy to je też swędzi. Może to kury swędzi. Jakby ta ziemia, nie? Się zastanawiam, jak to jest. No bo skoro one nie szły tam w to miejsce, cały czas tam chodziły, ja tam posypałam tej ziemi, a nagle one tam nie szły, bo wyczuły, że tam jest ta ziemia. No to coś musiało spowodować ten fakt, że one tam nie chodziły, nie? Aj... ciężko. No dobra, słuchajcie, ja kończę robić tą sałatę. Nie będę wam tu zanudzać. Zrobię sobie to jedzonko i wtedy pójdę zmyć ten pokój. I będzie 12, bo stwierdziłam, że jednak zmyję dzisiaj. Dobra, udało mi się zmyć tą podłogę, słuchajcie. W ogóle Franek był spocony, ale zdjęłam mu tą bluzkę, ale nie chciał, żeby mu ją ubierać. Patrzcie, która jest godzina, masakra. Ja się nie wyśpię jak nic. Jeszcze tylko zgram te pliki. To, co dzisiaj dla was nagrałam. Jutro to zmontuję, jak wrócę z pracy. W ogóle ten łańcuszek bardzo mi się podoba. Zapięłam go sobie teraz, jak brałam prysznic na ostatnie. Jejku. No i ładnie to wygląda. Bardzo ładnie, podoba mi się te takie kryształki, one się mienią, one się przesuwają, na przykład w ciągu dnia, jak ja to miałam i wróciłam do domu, no to to się przesunęło mi na tył, ale tak poza tym, no to mega to wygląda, bardzo mi się to podoba. I jestem sama ciekawa tego, jak to się będzie utrzymywało. Rabat 10%, słuchajcie, z kodem EWA10, ja wam pod spodem jeszcze wrzucę. Więc jakby komuś się spodobało, ale oni mają w ogóle przepiękną biżuterię, nawet złotą. I ta złota nie jest aż taka droga moim zdaniem, porównując na przykład cenę złota sobie u jubilera.
tutaj u nas w Polsce, ale no dobra, musiałam sobie wbić hasło. No i co? I porównując na przykład z cenami, tak jak ja sobie kupowałam, no to to jest podobnie, nie? Czy jak ja mam tą... Jezu. No, ten łańcuszek z tymi takimi malutkimi, jak to się nazywa? Dobra, nieważne, ale no bardzo jestem ciekawa i będę Wam na pewno mówić, jak to wygląda, jak to się sprawdza. Będę to teraz nosić zwyczajnie przez jakiś czas i sprawdzimy. Sprawdzimy może przez miesiąc, jak to się ma. Czy faktycznie ta biżuteria jest taka super? No bo jakby, jak inaczej to sprawdzić, tak? Jak zakładamy biżuterię raz na jakiś czas, no to nie sprawdzimy tego. A jak ja na przykład noszę, czy ja też na przykład noszę złoto, złote pierścionki, złoto na uszach i tak dalej, czy złote łańcuszki. Ja nie rozumiem tego fenomenu osób, które na przykład mają jakieś tam złote rzeczy, a tego nie noszą. Dla mnie to jest taka paranoja, że to się w głowie nie mieści. I... No po coś to masz, po coś to sobie kupujesz, po coś to dostałeś, żeby to nosić, tak? Więc ja jakby staram się nosić wszystkie te rzeczy, które mam, zmieniam co chwila sobie i wiecie, mam też coś takiego, że noszę na przykład przez miesiąc, o teraz na przykład te zielone kolczyki, nie? I te z aparatu, to noszę już ponad miesiąc i cały czas jakby to samo. Ale no za chwilę pewnie mi się to znudzi, założę coś innego. Póki co jeszcze mi się nie znudziły te zielone. I chyba nawet są teraz te zielone serduszka, ale no przez to, że tamto mi wypadło, ja byłam z tym u jubilera, słuchajcie, z tym jasnym serduszkiem z Blink Shopu i pan powiedział, że no jakby wcisnął mi to, ale potem to i tak wypadło, więc jakby on mówił, że nie da się z tym nic zrobić, bo jak on to mocniej zrobi, to to pęknie. I są te zielone serduszka, no ale ja ich nie zamawiam z tego względu, że te białe właśnie wypadają. Dobra, nieważne. Przyszłam się z Wami pożegnać, a jak zwykle się rozgadałam. Dzisiaj w ogóle mam tyle energii, że ja najchętniej to bym nie szła spać. Ja bym sobie siedziała do rana, no tylko że rano muszę iść do pracy. Więc zgrywam te pliki i tyle. Jutro zmontuję, jak wrócę z pracy. I jutro Wam to wrzucę. I jutro też podejrzewam, że przyjdzie ta paczka z Douglasa, bo dzisiaj przyszło mi powiadomienie. Więc mam nadzieję, że to przyjdzie i że Wam jutro pokażę te nowości z Douglasa kosmetyczne do cery tłustej. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to zapraszam. A tymczasem dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, pa!